Telewizja w Polsce.pl, program Gorące Pytania. Dziś będziemy rozmawiać na temat, ile winni są nam Niemcy, bo są winni. Każdy zna aspekt II wojny światowej i kolosalnych zniszczeń wojennych, jakich dopuściła się III Rzesza, państwo niemieckie, i do dzisiaj kwestie te nie zostały wyjaśnione. Są kwestiami spornymi, które należy ustalić we współpracy z Niemcami i zastanowić się, ile funduszy, ile środków winna jest nam dzisiejsza Republika Federalna Niemiec. A moimi i państwa gośćmi są dzisiaj redaktor Aleksandra Rybińska, Tygodnik Sieci. Dzień dobry. I doktor Rafał Leśkiewicz z Instytutu Pamięci Narodowej. Muszę odczytać całe nazewnictwo, tytułowe: pełnomocnik prezesa IPN-u do spraw badań nad terrorem okupacyjnym na ziemiach polskich w latach 1939-1945. Dzień dobry. Szanowni państwo, kwestia zniszczeń wojennych ze strony niemieckich była podnoszona wielokrotnie, jednakże w 1953 roku rząd Bolesława Bieruta, władze PRL pod przywództwem komunistycznego aparatczyka Bolesława Bieruta, zrzekły się w ramach stalinowskiej polityki reparacji ze strony Niemiec. Ale później tę stalinowską de facto decyzję potwierdził w 2004 roku premier Marek Belka. Też co prawda z poststalinowskiej partii PZPR, ale jednak już podobno w wolnej Polsce. 2004 rok. Dopiero od 4 lat władze Rzeczpospolitej głośno i wyraźnie podnoszą tę sprawę jako wartą wyjaśnienia. Dlatego teraz połączymy się z profesorem Wojciechem Polakiem, który niedawno wydał książkę Zbrodnie i grabież. Jak Niemcy tuszują swoje winy. Dzień dobry, panie profesorze, czy nas słychać? Tak, słyszę doskonale, dzień dobry. Panie profesorze, skoro rząd polski dwukrotnie, raz PRL-owski, no ale raz wolnej Polski, skoro zrzekł się tych reparacji, potwierdził potem zrzeknięcie się tych reparacji, to dlaczego miałyby nam się one należeć? No to zaczęło się reparacji, jeżeli nawet uznalibyśmy, że ono było przeprowadzone zgodnie z prawem, a nie zostało w gruncie rzeczy dokonane tylko w odniesieniu do Niemieckiej Republiki Demokratycznej, którą rząd PRL-owski uznawał. Wiemy, że większa część krajów świata uważała za państwo niemieckie Republikę Federalną Niemiec. Obecne Niemcy są bezpośrednim kontynuatorem Republiki Federalnej Niemiec z tamtych czasów. Tak więc to zrzeczenie nawet nie obejmowało państwa niemieckiego, więc tu można wiele argumentów podawać na korzyść tego, że Polska prawomocnie nie zrzekła się. Czyli ta sprawa jest nie do zakwestionowania. Niemcy są nam winni odszkodowania wojenne za II wojnę światową, czy tak? Tak, oczywiście Niemcy są winni odszkodowania, no użył pan słowa nam. No, z jednej strony winni są Polsce jako państwu, jako podmiotowi prawa międzynarodowego za dokonane zniszczenia, zbrodnie, rabunek, eksploatację bezprawną i tak dalej. Z drugiej strony Niemcy są winni też ogromne odszkodowania osobom indywidualnym. No, większość z tych poszkodowanych oczywiście już nie żyje, ale żyją ich potomkowie, rodziny. Te roszczenia się nie przedawniają. Rzadko się podkreśla ten aspekt, że właściwie odpowiedzialność jest tutaj dwutorowa. Jedna wobec państwa polskiego, druga wobec obywateli poszkodowanych i ich potomków. Panie profesorze, ostatnie pytanie, ponieważ swoją książkę pan zatytułował, podtytuł brzmi Jak Niemcy tuszują prawdę o sobie. Czy jest pan profesor w stanie uwierzyć, że za kilkanaście lat Niemcy dokonają wyprania tych brudnych, no nie pieniędzy, tylko faktów ze swojej historii i przedstawić się jako niewinne tych kolosalnych zniszczeń, między innymi na terenie Polski? Tak, no jedno uzupełnienie, to jest książka moja i pani profesor Sylwii Gali-Skarbińskiej, dwóch jest autorów tej książki. Co zaś do wyprania
co zaś do wyprania. To pranie odbywa się już obecnie. Obecnie Niemcy już od paru dziesięcioleci używają określenia zbrodnie nazistowskie. Nie zbrodnie niemieckie, ale zbrodnie nazistowskie. No w najlepszym wypadku hitlerowskie, co ma sugerować, że to wcale nie Niemcy dokonywali tego. Niemcy zresztą bardzo chętnie sugerują, czy piszą wręcz wprost, że za zbrodnie są także winne inne narody mieszkające w państwach okupowanych, między innymi Polacy, co jest kompletną bzdurą. W prasie niemieckiej co rusz pojawiają się określenia polskie obozy koncentracyjne i czasami bardzo trudno jest zmusić wydawców czy autorów do sprostowania. Te sprostowania czyni się zresztą małymi literkami gdzieś tam na boku w najlepszym wypadku. Tak więc jest prowadzona cała polityka zakłamanej historii. No, największe chyba skutki wywiera ona w dziedzinie filmu. To jest rozrywka masowa, prawda? No, serial Nasze Matki, Nasi Ojcowie, gdzie Niemcy są pokazani jako współczujący na przykład i traktujący po bratersku prześladowanych Żydów, a Polacy są pokazywani jako antysemici. No więc są to kłamstwa wręcz można powiedzieć bezczelne, ale one pojawiają się w niemieckich filmach, które są potężnym środkiem jednak przekazu oddziaływania bardzo często. I dlatego powstają takie książki jak Państwa. Serdecznie panie profesorze dziękuję za naszą rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję, pozdrawiam. Ale jak już wspominałem, jest z nami redaktor Aleksandra Rybińska, która jest naszym wybitnym ekspertem od spraw niemieckich, obserwuje te różne ruchy także w zakresie polityki historycznej. Czy w tym stanowisku Niemiec do wybielania własnych win i niewypłacania reparacji Polsce jest jakieś pęknięcie, jakiś dwugłos? Czy pojawiają się tam takie postawy bardziej miękkie, przychylne temu, by Polsce wypłacić odszkodowania? Pojawiają się. Jest to chociażby ze strony skrajnie lewicowej partii Die Linke, która poparła polskie żądania reparacyjne. Są też pojedynczy, bo to trzeba podkreślić, pojedynczy historycy jak profesor Roth. To są głosy profesora, to zawsze popiera nie tylko żądania reparacyjne Polski, ale także Grecji. Natomiast Die Linke to nie jest partia, która kiedykolwiek będzie w Niemczech rządziła. To także trzeba sobie jasno powiedzieć. I jeśli spojrzymy na to z punktu widzenia racji stanu niemieckiej, wątpię, żeby jakakolwiek koalicja rządząca zdecydowała się na krok taki jak ten, jak wypłata 850 miliardów euro, bo na tyle te reparacje zostały obliczone, ponieważ po pierwsze społeczeństwo tego nie popiera, to trzeba bardzo jasno powiedzieć. Niemcy uważają, że nie są winne już nikomu żadnych reparacji, co jest także związane z tym, że podkreśla to od lat niemiecki rząd i także dlatego, że ta kwestia nie wpłynęła chociażby w traktaty polsko-niemieckie, czyli ani w traktat 2+4, ani w traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaźni, gdzie ta kwestia powinna była zostać poruszona. To nie powinien być traktat pokojowy i tam gdyby był traktatem pokojowym, to musiałyby tam być reparacje. I Niemcy uważają, to jest ogromny sukces dyplomatyczny Helmuta Kohla, że on temu zapobiegł. A ponieważ była ogromna asymetria wówczas między Polską, która była wtedy bankrutem politycznym i gospodarczym, a silnymi Niemcami, które na dodatek były mocno Niemcami zachodnimi, mocno zakotwiczone tak z Zachodem, z więziami transatlantyckimi, po prostu też nie było żadnego wsparcia ze strony tak zwanych dawnych aliantów, żeby tą kwestię forsować. I nikt nie był tym zainteresowany, a my nie mieliśmy siły politycznej, żeby to przeforsować. W związku z tym temat został zamknięty. I także tak zostało to to nazwano wtedy, Klaus Bachmann to nazwał, kiczem pojednania. To zostało nam wtedy sprzedane jako rodzaj wielkiego sukcesu, zrośnięcia się narodu polskiego i niemieckiego. Wszystkie te kwestie nieprzyjemne, kontrowersyjne nie wpłynęły w zasadzie do tych traktatów i zostały właśnie przykryte grubą warstwą kiczu pojednania, który dominował relacje polsko-niemieckie z całe lata 90. I kwestia reparacji jak naprawdę pojawiła się dopiero w momencie, to był bodajże 2005 rok, kiedy się pojawiło powiernictwo pruskie.
pojawiło się podwiednictwo pruskie, wypędzeni niemieccy, którzy zaczęli stawiać żądania wobec państwa polskiego. Oddajcie nam nasze, prawda, utracone mienie. I wtedy, w tym momencie zaczęto, zresztą Lech Kaczyński, świętej pamięci Lech Kaczyński tę inicjatywę rozpoczął, żeby wyliczyć całe straty w Warszawie, wyliczyć, ile to wszystko kosztowało. I to tak naprawdę wtedy było wyłącznie narzędziem do odparcia tych żądań płynących z Niemiec. To znaczy, nie było wtedy takiego myślenia, że można te reparacje realnie uzyskać, bo z punktu widzenia Niemiec, ja też nie jestem taka optymistyczna jak profesor Polak, ponieważ moim zdaniem wydarzyło się tyle rzeczy, było tyle kroków, które w jakiś sposób zamknęły ten temat z punktu widzenia prawnego, że szanse moim zdaniem uzyskania tych reparacji są żadne w obecnej chwili. I to się moim zdaniem też nie zmieni. My mamy jako państwo polskie, jako naród polski, absolutne moralne prawo, żeby domagać się od Niemców tych reparacji. I oni mają moralny obowiązek, żeby je wypłacić. Ja tylko nie jestem pewna, czy mają także i prawny obowiązek. I ja dlatego rozdzielam te rzeczy. Bo poprzednie rządy spartaczyły tę sprawę. Oczywiście, tylko że no, czas mija, tak? I gdybyśmy teraz, na przykład, nie jestem prawnikiem, ani specjalistą prawa międzynarodowego, ale gdybyśmy poszli z tym do sądów, trybunałów międzynarodowych, to mogłoby się ciągnąć kilkadziesiąt lat z wynikiem bardzo niepewnym. W związku z tym wydaje mi się, że jednak... moralnie, tak, mamy prawo, powinniśmy żądać. Oni moralnie powinni się czuć zobowiązani do tego, żeby te reparacje wypłacić. Powinni dobrowolnie nam coś zaproponować. Natomiast polityka państwa niemieckiego, i tu się zgadzam z panem profesorem Polakiem, przez ostatnie kilkadziesiąt lat była taka, żeby z jednej strony wykonywać gesty, symboliczne zadośćuczynienie, kajać się. Tych gestów mieliśmy bardzo wiele, bardzo wiele. Przypomnijmy Willy'ego Brandta, który, prawda, padł na kolana. Tego wszystko mieliśmy aż nadmiar. A z drugiej strony, bo to było takie dwutorowe, z drugiej strony robić absolutnie wszystko, żeby nie zadośćuczynić finansowo. 850 miliardów euro. Tak, jest, no nawet nie chodzi nawet o 850. Czyli 3,5. Wymuszenie na Niemcu, na Niemcach wypłaty chociażby odszkodowań dla ofiar tak terroru nazistowskiego, czyli mówimy o robotnikach przymusowych, o wszystkich, którzy były w obozach koncentracyjnych, było tak trudne i za Kohla, i za Schrödera, że to była niekończąca się walka. Oni nawet indywidualnych roszczeń nie chcieli wypłacić. Czyli mamy albo tu grosze, pewną hipokryzję złoty, tak, za i zakłamanie. Mm-hmm. Absolutnie. Będziemy się kajać, ale zrobimy wszystko, żeby nas to nic nie kosztowało. Panie doktorze, dlaczego 70 lat po II wojnie światowej liczymy jeszcze i badamy ten terror okupacyjny, skoro przez ten czas można było właściwie zrobić wszystko, 70 lat. Nawet w PRL-u były te badania nad niemieckim terrorem. Żyli świadkowie, miliony świadków wojny. Dziś jeszcze ich także trochę zostało. Na czym więc wy pracujecie, skoro no wszystko powinno być już zrobione? Szanowni państwo, zanim odpowiem na pana pytanie, jeszcze jeden dodatek do tego, co pani redaktor powiedziała, bo warto przypomnieć, że Helmut Kohl, kiedy negocjowaliśmy granice na Odrze i Nysie, właśnie jako element, argument siły uznał nieuznanie tychże granic, jeżeli Polska będzie podnosiła kwestie reparacji wojennych. Rzecz wyjątkowo skandaliczna, oczywiście znana i nawet opisywana. Nawet okłamał wtedy prezydenta USA George'a Busha, mówiąc mu, że przecież myśmy Polakom już wypłacili. Myśmy Polakom wypłacili. Ten względnie prorosyjski zgadza się. Prezydent. Tak. Kanclerz Niemiec. Tak. Mhm. Warto też jeszcze jeden argument podkreślić. Wieloletni szef gabinetu Konrada Adenauera, Hans Globke, człowiek, który odpowiadał w III Rzeszy za ustawy norymberskie, za te przepisy rasowe, swego czasu, kiedy podnoszono po raz kolejny kwestię odszkodowań wojennych, powiedział, ale po co mamy Polsce wypłacać te pieniądze, przecież oni je przetracą. Więc to była taka argumentacja, która się pojawiała w publicznej dyspucie w Niemczech. Natomiast wracając jakby do pańskiego pytania, otóż wydaje mi się, że sporo mimo wszystko zrobiono, bo działała od 1945 roku, no, z różnymi mutacjami obecnie jako Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, wcześniej te Komisje Badania Zbrodni Hitlerowskich, różne komisje historyczne, które zbierały informacje na temat realnych strat wojennych. Były to rzetelne prace? Nie były to rzetelne prace, bo były robione w sposób, powiedziałbym, trochę amatorski. Powstawały rejestry miejsc i faktów zbrodni, powstawały opracowania regionalne dotyczące
ofiar. No, Biuro Odszkodowań Wojennych w 1947 roku opublikowało raport wskazujący, jak duże były straty wojenne na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką. I o tym, co trzeba zrobić dalej z tym raportem, jak go uzupełniać, będziemy rozmawiali po przerwie. Zostańcie państwo z nami, bo będziemy dalej rozważać, ile są winni nam Niemcy, choć znamy kwoty, ale może część z tego jednak uda się odzyskać. Zapraszamy po przerwie. Ile są nam winni Niemcy? Telewizja w Polsce.pl, program Gorące Pytania, stara się na to zagadnienie odpowiedzieć i choć kwotę mniej więcej znamy, 850 miliardów euro, to jest ta kwota, którą Republika Federalna Niemiec jest winna Polsce za straty wojenne w czasie II wojny światowej, to nadal dla Berlina są to kwestie sporne, przemilczane albo przekłamywane. Wracamy więc po przerwie i porozmawiamy o tym, jak wyliczano po wojnie skalę tych strat. Panie doktorze. No, te wyliczenia powojenne były wyliczeniami w dużej mierze szacunkowymi. Sami dobrze wiemy, i to jest fakt historycznie znany, że do tej liczby ofiar wyliczonych przez Biuro Odszkodowań Wojennych sam Jakub Berman dopisał odpowiednią kwotę tych strat. Także obecnie cały czas mówimy o liczbie nieco ponad 6 milionów ofiar II wojny światowej, choć najnowsze wyliczenia mówią, że tylko jeżeli chodzi o straty poniesione z rąk Niemców, to jest w granicach od 5 milionów 600 do 5 milionów 900 tysięcy obywateli ze strony niemieckiej. Ze strony tylko niemieckiej. I wydaje się, że to, że patrząc statystycznie, są uprawnione takie statystyki, takie szacunki, przy czym oczywiście nie jesteśmy w stanie, absolutnie nie jesteśmy w stanie podać bardzo precyzyjnych danych dotyczących ofiar wojennych z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że nie mamy kompletu dokumentacji, ponieważ ta dokumentacja bardzo często w ogóle nie powstawała. Mimo tego, że Niemcy byli bardzo skrupulatni w tworzeniu różnego rodzaju dokumentacji, to musimy pamiętać również o tym, że sami Niemcy, same jednostki niemieckie, wojskowe czy też policyjne, nie wytwarzały dokumentacji, bo nawet w myśl obowiązującego w III Rzeszy prawa częstokroć postępowano wbrew temu prawu obowiązującemu w III Rzeszy i dokonywano po prostu zwyczajnych mordów. Po zamordowaniu określonej grupy ludności często rozkopywano groby, palono ciała, nie ewidencjonowano, zacierano ślady, nie ewidencjonowano tych przypadków. Po drugie, bardzo często mylono nazwiska, pojawiały się podwójne wpisy, czy to na listach transportowych do obozów koncentracyjnych, czy w samych obozach koncentracyjnych, a więc myślę, że nadal będziemy się posługiwali pewnymi szacunkami i ta liczba między 5,6 a 5,9 miliona jest chyba najbardziej taką w tej chwili wiarygodną. Natomiast należy jeszcze chyba o jednej bardzo istotnej rzeczy powiedzieć. Kiedy mówimy o skali w ogóle tych represji i tego, co spotkało Polskę w trakcie II wojny światowej. Zwróćcie państwo uwagę na to, że o ile w czasie I wojny światowej blisko 95% wszystkich ofiar to byli żołnierze, o tyle w przypadku II wojny światowej ponad 67% ofiar to była ludność cywilna, a w przypadku Polski było to prawie 90%, albo około 90% wszystkich strat. Tylko 10% to były straty poniesione przez żołnierzy. Reszta to były straty poniesione przez ludność cywilną. Czyli okupacja głównie. Czyli tutaj okupacja i gorsza niż wojna. Absolutnie tak. Eksterminacja narodu polskiego zaplanowana bardzo precyzyjnie w gabinetach przywódców III Rzeszy, mająca doprowadzić po prostu do powolnej eksterminacji narodu polskiego. Jeżeli zobaczymy na statystyki i zauważymy, że 220 osób na każdy 1000 mieszkańców Rzeczpospolitej zginęło, czyli 17% ponad obywateli Rzeczpospolitej, to nam pokazuje skalę represji, która dotknęła ziemię polskie. Redaktor Aleksandra Rybińska wiele wie o kulisach funkcjonowania państwa niemieckiego i polityki niemieckiej, ale czy wie, czy Niemcy policzyli też te straty, jakie zadali Polsce? Tacy skrupulatni, starannie dokumentowali to w czasie wojny, widać jak z satysfakcją nagrywali, kamerowali też swoje zbrodnie, robili zdjęcia rozstrzelanym. Czy w takim razie po wojnie byli równie skrupulatni wobec tych zbrodni?
Wydaje mi się, że pewne szacunki były, to znaczy to na pewno było także związane z tym, że w pewnym sensie alianci zmusili Niemcy powojenne, tak, do tego, Niemcy zachodnie oczywiście, że były chociażby dla tej konferencji właśnie w 1953 roku, znaczy takie oczywiście wyliczenia miały miejsce. Wobec Polski chodzi, także? Wobec Polski także, no wiemy, że także wobec Grecji i też dzisiaj wiemy dokładnie, ile wynosi chociażby ta pożyczka, którą, do której udzielenia zmuszono Grecję, czy Trzecia Rzesza zmusiła Grecję i plus inflacja, ile to dzisiaj wynosi. Wszystko jest bardzo dokładnie, Niemcy też sami wyliczyli, tylko to nie jest szeroko dyskutowane w niemieckich mediach. No, możemy zapominać o tym, że to, że Niemcy dzisiaj nie chcą o tym dyskutować, to także jest w jakiś sposób pokłosiem tego, że alianci zachodni postanowili po 1945 roku zrealizować plan Marszala, a nie konkurencyjny plan Morgenthaua, no bo był taki. Był. Zaorać, zrobić pole, zasiać ziemniaki i, tak, i tyle. To i wycisnąć tyle, ile się da. Trzeba to podkreślić. Plan Morgenthaua zakładał zaoranie Niemiec ziemi między Odrą a Renem i pasterstwo, rolnictwo po wsze czasy w państwie niemieckim. I problem niemiecki rozwiązany. Natomiast Stany Zjednoczone miały inny plan. To był, ostatecznie się skończyło na planu Marszala i postanowiono, że no nie będzie się powtarzać błędów, które wynikały z traktatu wersalskiego, że będzie się właśnie narzucało Niemcom. No to z powodów też antysowieckich, prawda? No z powodów także antysowieckich, że Amerykanom było na rękę mieć bazy tak w tym miejscu właśnie, żeby tworzyć ten, Niemcy wtedy były państwem frontowym wobec, Niemcy wschodnie były państwem, tak? No i arcysprawny Konrad Adenauer, kanclerz Niemiec, który w pewnym momencie no zapytał tak retorycznie aliantów, no to mamy wam płacić, czy chcecie, żebyśmy byli waszym sojusznikiem, tak? Więc rozegrał to też sprawnie. Zagrał to też sprawnie, no więc to wszystko oczywiście ostatecznie doprowadziło do sytuacji, którą mamy dzisiaj. Dzisiaj Niemcy, które dzięki temu planowi Marszala urosły gospodarczo, urosły tak do potęgi w Europie, po prostu widzą siebie jako państwo nowoczesne, otwarte, przyjazne, tolerancyjne, które nie mogłoby być bardziej odległe od tych czasów III Rzeszy. Żadne inne państwo w Europie nie jest tak tolerancyjne i otwarte jak Niemcy. I to nie jest przyjemne i ciąży Niemcom wizerunkowo, żeby ciągle i w kółko powtarzać te zbrodnie z przeszłości. Oni przeszli do tego, co ja nazywam zrytualizowana pamięć. Co roku są odprawiane rytuały nad grobami, w obozach koncentracyjnych, nad tablicami pamiątkowymi. I te rytuały są puste. One są coraz bardziej puste, one są coraz bardziej pozbawione zawartości. I to powinno nas martwić przede wszystkim. Dlatego, że pokolenia, młode pokolenia Niemców zupełnie nie wiedzą już, po co te rytuały są odprawiane. One są odprawiane co roku, wszyscy o tym wiedzą, wszyscy aha, ale nie wiadomo właściwie dlaczego. Ale powiem jeszcze więcej, one przybierają także karykaturalną formę, bo jeżeli przyjrzymy się na przykład temu, co się dzieje w obozie, w muzeum obozu koncentracyjnego w Ravensbrück, gdzie zadeklarowana lesbijka jest szefową tego muzeum i wdraża program badawczy mający na celu ustalić, jak wiele lesbijek było w tym obozie w trakcie II wojny światowej, i to trafia na podatny grunt społecznie, utrudniając przy tym upamiętnianie godne ofiar rzeczywistych zbrodni popełnionych właśnie w tym obozie, no to rzeczywiście może to w konsekwencji doprowadzić do takiego zatarcia odpowiedzialności i zatarcia w świadomości młodych Niemców, niekoniecznie potrzeby jakby oczyszczenia, tylko zrozumienia tragizmu państwa III Rzeszy i tego bagażu doświadczeń, które III Rzesza wniosła do nowoczesnych Niemiec. No, o tym trzeba pamiętać. Państwo, ale skoro w Niemczech istnieją instytucje, które są odpowiedzialne w jakiś sposób za te wyliczenia, za politykę historyczną, za kwestie odszkodowań czy opracowywania stosunku II wojny światowej, to kogo my możemy łapać za rękę w tej sprawie po stronie niemieckiej? Jaka instytucja? Jaki polityk? Kto kreuje tę sytuację zamazującą prawdę o Niemcach i utrudnia wypłatę płacenie Polsce odszkodowań wojennych? Kto albo jaka instytucja? Znaczy, to nie jest jedna instytucja, która... Nie ma architekta tego planu? Bardzo byśmy myśleli, że był jeden architekt tego planu. Nie, jest... Zresztą my postrzegamy też ten okres na przykład powojenny w Niemczech zupełnie źle. Bo nam się wydaje najczęściej, że po 45 to Niemcy, prawda, odetchnęli z ulgą i zaczęli się strasznie wstydzić za tą drugą wojnę światową. Co się... Wręcz przeciwnie. Panowało poczucie potwornej, głębokiej porażki. Utraty czegoś wspaniałego. Upokorzenia potwornego. Na co nastąpiło potrzeba
głęboka potrzeba zapomnienia tego wszystkiego. I ta potrzeba zapomnienia nigdy nie zniknęła. Ona trwa do dziś. I w pewnym momencie w 68 nastąpił taki moment, kiedy zaczęło się wietrzenie tego wszystkiego, wyciąganie tej przeszłości nazistowskiej. O tym się w ogóle nie rozmawiało do tego, do tej pory. Do 68 tego nie było, tej dyskusji. No dobrze, ale było to głęboko przykryte i nadal ludzie żyli w poczuciu takim, że coś wspaniałego było i to mogło się stać i się nie stało. I podniesiono jakąś straszną ofiarę za to. I potem w 68 zaczęto wyciągać wszystkie te brudy. I zaczęto taką odgórnie, bo to trzeba powiedzieć, to zostało narzucone przez elity intelektualne, zostały ludziom narzucone. Takie przymusowe, tak wietrzenie tego, przyznawanie się do win i tak dalej. Ale równocześnie dalej pozostawał ten nurt taki, potrzeba zapomnienia, tak? Ja nie mam z tym nic wspólnego. Ja pamiętam, chodząc do szkoły, jak mi powiedziała niemiecka koleżanka, bo w Niemczech chodziłam do szkoły, co ja mam z tym wszystkim wspólnego? Ja wtedy nie żyłam, nic mnie to nie obchodzi. Dlaczego ja mam się czuć winna? Nie zapomniajmy o tym, że to jest jednak bardzo silne w społeczeństwie. Im bardziej odległa jest ta wojna, tym silniejsze jest to poczucie. I dlatego tak moim zdaniem teraz jest też taki może ostatni moment na to, żeby jeszcze ten temat forsować, bo za 10-20 lat to już w ogóle możemy się zetknąć z takim bardzo dużym murem, a tu jednak są jakieś propozycje, które nadchodzą z tej strony niemieckiej. One są może nie do końca satysfakcjonujące, ale może uda się coś jednak, jakieś kompromisowe rozwiązanie. Bo na to 850 miliardów bym poważnie nie liczyła, natomiast są propozycje odbudowy Pałacu Saskiego na koszt niemiecki. Można z tych Niemców coś wycisnąć, może nie będzie to 850 miliardów, ale tak jak oni chcą być postrzegani dziś jako państwo nowoczesne, które jest mocarstwem globalizowanym świecie i nie chce być ciągle z tym łączony, podnoszenie tej kwestii jest dla nich bardzo nieprzyjemne i może służyć jako środek nacisku, żeby coś dostać. Może nie 850 miliardów, ale może coś, co by było równie zadowalające. Nie zmniejszajmy tej kwoty za bardzo. Panie doktorze, ale pan zna instytucje niemieckie, bywa na konferencjach międzynarodowych, spotyka się też z zachodnimi profesorami. Kto tam jest takim też naukowcem, czy jaka instytucja, która też przyczynia się do zakłamywania tej historii, żebyśmy my i nasi widzowie mieli kogoś, kogo można złapać za rękę, a spotkawszy na korytarzu czy na ulicy, nie zrobić krzywdy, ale spojrzeć głęboko w oczy i spytać, dlaczego? Jak jest po niemiecku dlaczego? Warum. Warum. Panie doktorze, wspomniał pan o tym obozie koncentracyjnym Ravensbrück i o muzeum, które tam jest, które też tą historię zaczyna przekłamywać. Mamy więcej takich przypadków? Takich przypadków jest więcej. Generalnie jest to jakby element trwałej, konsekwentnej, prowadzonej od dziesięcioleci polityki historycznej państwa niemieckiego. Pani redaktor i tu wcześniej pan profesor Polak wspomnieli o tym. Zacieranie odpowiedzialności, nie mówienie nie o Niemcach, a o nazistach, hitlerowcach, próbowanie zmian akcentu. Profesor historii mówi o nazistach i fałszuje historię. Znaczy, to nie jest kwestia... historycy są kłamcami? Nie, nie są kłamcami, tylko kładą inaczej akcenty najczęściej. Jeżeli spotykamy się na konferencjach naukowych, rozmawiamy o kwestii odpowiedzialności Niemiec za represje w trakcie II wojny światowej, nie tylko na terytorium Polski, ale w ogóle w Europie, tej niszczycielskiej skali, którą dokonały Niemcy, to ci historycy rzetelnie oczywiście podają te fakty, podają konkretne liczby, podają najczęściej konkretne fakty, podają konkretne ofiary. Niemniej jednak generalnie w sposób jakby taki bardzo sformalizowany, państwowościowo Niemcy, prowadząc swoją politykę historyczną, próbują unikać trudnych tematów. I tak generalnie o tym na poziomie politycznym nie mówią. Czym innym są badania historyczne i ustalenia historyczne i książki, które się pojawiają, czy też ciekawe wystąpienia na konferencjach, one nie przynoszą żadnych efektów w wymiarze politycznym. Zupełnie. No dobrze, ale czy na korytarzach właśnie, na bankiecie, na konferencji naukowej, skoro już jesteście z Instytutu Pamięci Narodowej wysyłani w delegację, przyciskacie tychże profesorów w prywatnych rozmowach i pytacie warum? Ależ oczywiście, że tak, i wielokrotnie wstydzą się tego? Tak, większość tych historyków, z którymi mamy kontakt, wstydzi się tego, choć nie każdy z tych historyków chce brać udział w konferencjach, na przykład organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej, tak. Natomiast generalnie nie mają z tym problemu, żeby czy prywatnie, czy publicznie o kwestii odpowiedzialności za II wojnę światową mówić. Przy czym, jak mówię, nie ma to większego znaczenia na poziomie politycznym. Szanowni państwo, niestety po 30 minutach musimy kończyć nasz program. Temat wciąż pozostaje
otwarty, bo pojawiła się kwestia, że tych 850 miliardów euro, czyli prawie 3,5 biliona złotych, no nie odzyskamy w całości, trzeba to sobie otwarcie powiedzieć. Natomiast o wysokie kwoty trzeba nadal walczyć. Moimi państwa gośćmi byli redaktor Aleksandra Rybińska, ekspert od spraw Niemiec, Tygodnik Sieci, i dr Rafał Leśkiewicz z Instytutu Pamięci Narodowej. Przeczytam jeszcze raz jego pełną tytulaturę. Pełnomocnik prezesa IPN-u do spraw badań nad terrorem okupacyjnym na ziemiach polskich w latach 1939-1945. Drodzy państwo, żegnamy się na tę chwilę. Proszę zostać przed telewizorami, bo za chwilę kolejny program Gorące Pytania Telewizji w Polsce.pl, ale o tym, jakie straty zadali nam Niemcy, oczywiście nie zapominamy. Do zobaczenia.